Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety 10-11. Henry Rozier. A człowieka, który wywołuje odszczepiennictwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Tytus miał unikać wszystkich uprzednio wymienionych elementów. Z reguły wystarczało, że trzymał się z dala od ludzi prowadzących głupie rozprawy i dyskusje, aby ustała niezdrowa tendencja, która próbowała przeniknąć do kręgów wierzących. Czasem jednak zdarzało się, że Tytus obdarzony autorytetem apostolskim musiał posłużyć się nim, aby zaprowadzić w zborach porządek i przeszkodzić powstawaniu sekt. Podziały mogły powstać w łonie kościoła lub lokalnego zboru przez spory i kłótnie o zakon. Nie zawsze nieporozumienia między wierzącymi prowadziły do bezpośredniego podważenia jedności ciała Chrystusa, o czym czytamy 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset. Proszę was tedy, bracia, przez imię Pana naszego Jezu Chrysta, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale żebyście byli spojeni jednakimże umysłem i zdaniem. 1 Koryntian 11:18. A bowiem naprzód, gdy się schodzicie w kościele, słyszę, iż rozerwania bywają między wami i temu po części wierzę. Natomiast sekty powstawały wtedy, gdy bracia odłączali się od zboru i z tym, który je powodował, należało obejść się bez litości. Człowiek, który doprowadził do rozłamu, chciał skupić wokół siebie grono wierzących. W ten sposób negował jedność Kościoła i jego centrum, Pana Jezusa. Nauki tego pokroju nie musiały być wcale fałszywe. To my przyzwyczailiśmy się, by z sektą kojarzyć to, co chrześcijaństwo określa mianem herezji. Do powstania sekty wystarczyło wyjęcie prawdy z kontekstu i nadmierne jej akcentowanie, a następnie zgromadzenie chrześcijan wokół tej nowej zasady, bez względu na to, czy prawda ta sama w sobie była słuszna, czy też fałszywa, i jej głosiciela. Człowiek, który stawał się przywódcą takiej partii, kościoła swoich wyobrażeń, miał zostać zdecydowanie odsunięty, ponieważ rozdzierał jedność i obrażał Chrystusa, głowę ciała. Tego rodzaju odsunięcie musiało poprzedzać udzielenie nagany, której celem było powstrzymanie go na jego złej drodze i zapobiegnięcie powstaniu rozłamu w kościele. W podobnych sytuacjach nie należy działać pochopnie i w nadmiernym pośpiechu. Jeżeli nagana nie przyniesie skutku, należy napomnieć po raz drugi i trzeci. Dać czas na zawrócenie ze złej drogi. Tytus, działając w mocy autorytetu, miał świadomość, że odszczepieniec może być przewrotny. Skoro nie usłuchał pierwszej nagany, grzeszył świadomie i w ten sposób wydawał wyrok na samego siebie. Był to komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety 10-11.